Nim pokochałam Polskę, miałam narzeczonego, który mnie porzucił dla panny umiejącej dobrze gotować. Byłam bardzo nieszczęśliwa. Potem studiowałam rzeźbę i anatomię. Potem wyszłam za mąż, ale po jakimś czasie mąż powiedział mi: albo ja, albo Polska. No i wybrałam Polskę. W takich oto słowach z typowo kobiecą kokieterią zwierzała się Bojowi. Ale dzieło jej życia, jak to miały potwierdzić późniejsze lata, wyrosło z daleko głębszych pobudek. Jej nazwisko Rosa Bailly, Różyczka, jak mawiali przyjaciele. Była postacią barwną, wszechstronnie utalentowana, zrezygnowała z kariery naukowej i literackiej, z czasem również z osobistego życia, by całą energię podporządkować dokonanemu wyborowi – Polsce. Dziś, kiedy przybladła nieco pamięć o tej niezwykłej propagatorce spraw Polski i Polaków, wyszły spod jej pióra listy, artykuły prasowe i książki są nadal znamienitym świadectwem realizowanego z taką konsekwencją dzieła. Część bogatego dorobku Rosy Bailly znajduje się w Bibliotece Polskiej w Paryżu, część trafiła do wrocławskiego Ossolineum. Przekazała go w roku 1973 sama autorka. Kim była? Co skłoniło tę kilkunastoletnią podówczas Francuzkę do zainteresowania się dalekim dla niej nadwiślańskim krajem? Czym zapisała się w pamięci Polaków? Czytelniku, odnajdziesz mnie na wszystkich moich stronnicach. Osądzisz mnie, jak będziesz chciał.